Jest Bartek Szewczyk i kapitalne okoliczności przyrody. Jesteśmy w Wiśle. Bartek, chyba wyróżnienie, zaproszenie na imprezę, na plenerowy piknik z pokazami. Dzień dobry, witam wszystkich. No fajnie tutaj. Słuchaj Tomek, ja przyjechałem tu dlatego, bo się dowiedziałem, tu Kuba Borowicz mi napisał, że będzie Marcin Łaza z pasem wagi półciężkiej. Przyjechałem go tu upolować, zabrać mu ten cichaczem pas. Klatka jest, zaraz zrobimy tutaj walkę i nie, żartuję oczywiście. Nie, tak fajnie tutaj przyjechać do Wisły, zrobić pokazy. Dobrze jest? Tak, wszystko dobrze. Zrobić pokazy, no. Ale nastraszyłeś go troszeczkę tutaj w tym początku, bo widziałem, że taki przerażony był, jak wkroczyłeś do akcji. Nie, przepraszam. Nie no, myślę, że Marcin jest tak doświadczonym zawodnikiem, że tyle walk stoczył, że jakieś tam łaza, śmiechu w klatce to go nie przestraszy, ale na pewno ja jestem głodny, żeby zdobyć ten pas i no tutaj śmiechy dzisiaj śmiechami, wiadomo, jesteśmy sportowcami, nie ma jakiejś złej krwi, tutaj sobie możemy rozmawiać, śmiać się, ale wiadomo, że gdyby przyszła taka propozycja, żeby zawalczyć, no to jak najbardziej, no wiadomo, chciałbym zdobyć ten pas. Zaskoczył Cię Marcin tym, że zdobył pas z rąk Edera de Souzy? Nie zaskoczył mnie, naprawdę nie wiedziałem, jak się potoczy ten pojedynek. Kibicowałem Marcinowi raz, że jest Polakiem, dwa, że wygrał ze mną i chciałbym się z nim zrewanżować i super by było, gdyby to była walka o pas. No ale czy to będzie teraz, czy później, no to czas pokaże i się okaże. Pasmo sukcesów, można powiedzieć. Michał Oleksiejczuk zwycięża, ty zwyciężasz wieczorem, Michał Oleksiejczuk zwycięża rano. Jesteście w jednym teamie, jesteście bardzo blisko związani, chyba na dobrym, powiedziałbym, kursie jesteście. Tak, no na pewno wiesz, kurczę, ale początek Michała walki, jak ten, to byłem przerażony, w sensie, że strasznie ten zawodnik, jego przeciwnik mocno zaczął, ale Michał jest twardy, kurde, on nie odpuszcza. I wyłapał tylko moment i widzieliśmy. No fajnie, że się tak ułożyło. Razem robiliśmy przygotowania do tej walki. On robił do swojej, ja robiłem do swojej. Wygraliśmy, no nic, tylko się cieszyć. Wróci kiedyś Michał do wagi półciężkiej? A to trzeba Michała pytać, ja nie wiem, ale kurczę... Ty czujesz tą różnicę w sparingach, jeśli chodzi o wagę, czy jak Michał zszedł do tej 84? Faktycznie jest lżejszy? Słuchaj Tomek, wiesz co... Panowie, znacie wywiad z Arturem Binkowskim na Narodowym? No to nie przechodzić. No to odpal sobie i wróć. Nie, żartuję oczywiście. No. Dobra, wiemy, o co chodzi. Trochę nam przeszkadzają to w wywiadach, ale nie szkodzi. Tak, przeszkadzają nam. O, kolejne wywiady. Nie? Tutaj dobrze. Tak, na czym skończyliśmy? Skończyliśmy na tym, że czy czujesz różnicę wagową pomiędzy tobą a Michałem teraz, jak sparujecie? Powiem ci szczerze, że Michał zrzucił te parę kilo, a myślę, że siła mu, no wiadomo, z kilogramami może na pewno, ale na pewno tak, jest szybszy, myślę, że lepszą ma kondycję, jest bardziej mobilnościowy, ma lepsze zakresy ruchu. Myślę, że jest i tak lepszym zawodnikiem niż był w wadze płciężkiej. Wiadomo, to też jest czas, on cały czas się rozwija. No co ja tu będę dużo mówił, na pewno, no nie będę już więcej sobie mówił o Michale, okay. Tak nie chcę to, też mówić. To zapytam Ciebie, jaka Twoja jest forma, bo dzisiaj widziałem, że ruszasz się nieźle. Tak? Tak. Jak na okres roztrenowania, mamy 3 tygodnie po walce, to poruszanie się wszystko całkiem dobrze. Wygląda na to, że jesteś cały czas w treningu i dużo nie odpuściłeś od tamtego czasu. W sumie wiesz co, Tomek, tak jak ostatnio miałem pojedynki 3-rundowe, to tak dopiero szedłem na trening po 5-6 dniach. Jakieś takie zmęczenie było, to nie wiem, co musi mieć Czarek po 5 rundach, jak musi być zmęczony, a tu jak skończyłem znowu, tak jak kiedyś w pierwszej rundzie, to już w sumie byłem w środę na treningu, to 4 dni po gali. I tak naprawdę 2 tygodnie sobie zrobiłem takiego
luzu, ale tam gdzieś chodziłem na siłownię, coś pobiegać, a w ten tydzień już trzeci po walce to zrobiłem, normalnie pojechałem do braci Olechsiejczuk, tam do nich i trenowaliśmy dwa razy dziennie, sparowaliśmy. Kurczę, mam nadzieję, że ogólnie to mi się uda jeszcze raz w tym roku zawalczyć, bo jestem młody, zdrowie jest, chęci są, no to nic tylko trenować i walczyć, prawda? Ale wiem, że Fen już chyba będzie ostatnią galę organizował teraz w październiku. No teraz może gdzieś by się udało poza Fen zawalczyć, ale to wiadomo, musi się prezes zgodzić i muszę z nim o tym porozmawiać. No ja bym na pewno bardzo chciał jeszcze zawalczyć w tym roku. Dlatego nie wychodzisz z formy i dlatego podjąłeś treningi, tak? Z tego to wynika? Tak, to po pierwsze, a po drugie to cały czas, wiesz, chcesz się rozwijać, iść do przodu i polepszać się, być coraz lepszym. Dlatego też wróciłem szybko do treningu, ale przede wszystkim no, trenuję, gdyby była jakaś propozycja walki, no to od razu to brać i walczyć. Twój model współpracy teraz to tak, częściowo u braci Olechsiejczuk, częściowo Fanko z MMA, jeszcze coś dorzucasz, ewentualnie wyjazdy gdzieś takie towarzyskie do klubów, gdzie można posparować z jakimś zawodnikiem, który będzie na przykład przypominał rywala? No na pewno, wiesz, ogólnie tak, chciałbym może gdzieś wyjechać za granicę, teraz zacznie się sezon, to może do Tajlandii sobie pojechać, trochę takie zrobić, jakby się udało jeszcze raz. Mini wakacje. Mini wakacje przyjemne z pożytecznym, ale bardziej skupione też na treningu, prawda? Wyjechać, pozwiedzać trochę, a przy okazji potrenować przyjemne z pożytecznym, na pewno byłoby fajnie pojechać tam, tym bardziej, że teraz sezon będzie, dużo zawodników przyjedzie, więc będzie możliwość z wieloma różnymi zawodnikami potrenować. Ale to zobaczymy. A po Polsce, no też nie wykluczam, wiesz, teraz gdzieś jakichś wyjazdów. Zapytam Ciebie, bo organizacja Fight Exclusive Night mocno poszła do przodu. Te trzy gale odbiły się szerokim echem, szczególnie powiedzmy i ta gala w Mrągowie, wcześniej Ostróda, też także ta gala w Gliwicach 50. Dzisiaj było widać, że kibice się Wami interesują, że są kibice. Nawet jeden z kibiców chyba na Ciebie przyjechał tutaj specjalnie, jakiś Twój znajomy, który gdzieś widać, że jest Twoim fanem. Tak, jest taki tutaj. Huknął nieźle na tym testerze. On wygrał przecież, wygrał chyba tego bokserza. Tak, chyba najwięcej. Jako tutaj kibice, no tak. A właśnie idzie, to możemy go pokazać. Dasz radę, to my go pokażemy. Nie, ja już go mam nakręconego. Zobacz, jaki przystoi, jak jest, no. Tak, ale to miłe, nie? No miłe, jasne, że tak. Tym bardziej, że to mój serdeczny dobry kolega. No, przyjechał. Jak wracasz do siebie, to ludzie gdzieś pytają, Bartek, kiedy kolejna walka? Nie, chyba aż tak jeszcze nie jest to rozwinięte. Wiadomo, bo tam tacy bliżsi znajomi z dawnych lat, znajomi, no to na pewno pytają, ale tak wiesz. Coś na mnie gadał? Tak, że chce ten pas. Dawaj to. Nie będę dużo mówił, ale powiedział, że chce ten pas. Trzeba będzie ten pas rozmnożyć chyba. Mówiłem, wiesz, że dzisiaj jak będzie spał, to wjeżdżam do pokoju i zabieram ten pad, nie? Chciał przeprowadzić napad, tak? Z nami Marcin Łazarz, także... Ja tu jestem od napadów. Zobaczymy. Marcin, ale w końcu... Bartek jest młody zawodnik, jeszcze na pewno przyjdzie na niego czas. Dokładnie. Także Bartek, czekamy na Twój czas, bardzo dziękuję za wywiad. Będę rozmawiał teraz z Marcinem, właśnie porozmawiam, czy jesteś na jego liście długiej, bo chyba kandydatów do walki o pas. No myślę, że tak jak tutaj jest kandydatem takim numerem jeden, który dostanie walkę o pas, to nie oszukujmy się. To jest Marcin Wójcik tutaj, jeżeli wygrał ostatnio w bardzo ładny sposób z Adamem Wieczorkiem, dlatego wiesz, no wiem, że gdzieś tam jest teraz ta lista dłuższa, myślę. Jest Marcin, no i dlatego tak domyślam się, że trzeba po prostu trenować i czekać na swój moment. I tyle. To czekamy na ten moment. Bardzo dziękuję, Bartku, za rozmowę. Bardzo. Wszystkiego dobrego. Dziękuję również, życzę.